nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Chętnie wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych w dziedzinie, w której tak śmiało pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan pojęcia o istotnym przesłaniu tego aktu religijnego. W podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuje decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Zatem, czy panie pośle, w jakim trybie? W związku z wnioskiem formalnym. Proszę bardzo. Musi mieć miejsce. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Braun, dokonując napaści na uroczystości religijne, panie pośle, na polskiej ziemi, gdzie wydarzy się holokaust, jeżeli tak, to z jakiego dokonał punktu? Aktu hańbiącego. Dlatego wnoszę o przerwanie obrad, wezwanie pana posła Brauna do prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust. Nie ma miejsca, przestrzeni na akty antysemickie pod dachem Wysokiego Sejmu. Doszło do ataku polegającego na zgaszeniu świec hanukowych przy użyciu gaśnicy przez tego oto ekstremistę, co jest bezpośrednią napaścią na akt religijny i na takie zachowanie nie ma w tej Izbie tolerancji. Podtrzymuję mój wniosek. Panie pośle, dziękuję bardzo. Rozumiem. Już, panie pośle, rozumiem, że pański wniosek jest skierowany do prezydium Sejmu. Przy najbliższym spotkaniu prezydium pański wniosek przekażę. Oczywiście, że mogę, tak jest. Panie pośle, w jakim trybie? W trybie sprostowania zostało wymienione moje nazwisko w kontekście niewątpliwie zmanipulowanym. Bardzo proszę, w trybie sprostowania. W trybie sprostowania, Wysoka Izbo. Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami. Panie pośle, bardzo Kanuta. Proszę odnieść się do słów, które pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Bardzo dziękuję, ponieważ panie tak pośle. Jest przesłanie tych świąt. Bardzo wyzywam państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które panie do państwa pośle, bardzo dziękuję. Proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Proszę. Już pan poseł sprostował. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę, panie dziękuję. Panie pośle Braun. Na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Panie marszałku,
wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu uwagę. Wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan pojęcia o istotnym przesłaniu tego regulaminu aktu Sejmu religijnego. Przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Ogłaszam 5 minut.